przejdźmy do walki Sulencki-Proxa. Bardzo ciekawa walka, duże napięcie, duże oczekiwania kibiców. Pana typy. No wiadomo, że Sulencki jeszcze nie boksował z tak mocnym zawodnikiem, jakim jest Grzegorz Proxa, dlatego że no to nie ujmujmy Krzyśkowi nic, bo to jest mistrz Europy, darmo się tego nie dostaje. Z tym, że no ostatnie walki Grześka były takie dziwne. Słabo boksował, można powiedzieć, tak jakby bez jakiejś koncepcji, bez jakiejś takiej myśli. A Sulencki, no wiadomo, młody chłopak jeszcze na dorobku, ma jeszcze przed sobą dużo do zrobienia, żeby nawet boksować o ten tytuł mistrza Europy, ale jest świetnie wyszkolony, boksuje czasami długimi, trzymają Grześka z daleka od siebie, wiadomo, Grzegorz jest mańku, tutaj łatwo będzie Sulenckiemu skontrować przy ataku Grześka, który będzie chciał na pewno dojść do tego, do niego bliżej, żeby zadać swoje ciosy, bo jest zawodnikiem niższym. No też bardzo ciekawa walka, zapowiada się bardzo ciekawie. Też nie mam tutaj 100% faworyta. No tutaj jest podobna sytuacja właśnie jak Adamek Szpilka, bo tutaj jest też właśnie doświadczony zawodnik już bardzo młody wilk, który chce osiągnąć i jakby zapoczątkować, zaakcentować początek swojej naprawdę dużej kariery. No tak, ale jak w walce Adamek Szpilka, nie mam tutaj takiego swojego typu, gdzie mógłbym stawiać na któregoś z nich, no to tutaj w walce Proxa Sulencki, no jednak zdecydowanym faworytem wydaje mi się być Proxa, nie? A tutaj też dużą rolę będzie miało właśnie zasięg ramion, duża różnica wzrostu między zawodnikami. No tak, no to właśnie mówiłem, że tutaj jest duża różnica wzrostu i tutaj swoje szanse może Sulencki szukać właśnie w tym, żeby trzymać od siebie Grześka jak najdalej i kontrować prawą ręką na Mańkuta, to jak znalazł, nie? Reasumując, wygra Proxa, pana zdaniem. Ja uważam go za faworyta, kto wygra, nie wiem. No tak. Nie tak, wiem, to dokładnie. Mówię, to ring. Ring będziemy wiedzieli wieczorem jutro, ale mówię, no tutaj faworytem w tej walce dla mnie jest Grzegorz Proxa. I jeszcze jedną walkę byśmy omówili. Teraz byśmy porozmawiali troszkę o Kostecki Sołdra. Tutaj pana jakby refleksje. No gdyby nie to, że Dawid wyszedł z więzienia i nie wiadomo w jakiej on jest formie, nie mam kompletnego pojęcia o tym, co tu jest, jaka jest jego w tej chwili wytrzymałość, jaki jest przygotowany, no to stawiałbym na jego 100% faworyta, no bo faktycznie Sołdra, jeśli chodzi o porównanie do dokonań bokserskich, no to w porównaniu z Dawidem jest praktycznie nic, no to jest nic, nie ma tam co porównywać, ale w tej chwili naprawdę też nie wiem, jak to wygląda, jaki jest Dawid w tej kondycji, w jakiej formie. No, no właśnie. Ten kilkuletni wyrok to jednak się odbija na pewno na psychice, na organizmie. To nie jest tak, się zygot nie bierze. No wielka niewiadoma, ale pokusi się pan tutaj o jakieś typy, czy na razie jakby zostawiamy? No ja tutaj nie, no, ja pomyślę teraz o dawnym Dawidzie, o Dawidzie Kosteckim. O tym, którego miałem trenować, z którym miałem przyjemność wiele razy tarczować i być u niego w narożniku. No to dla mnie tu jest faworyt tylko jeden. No Sołdra praktycznie nie dokonał niczego. Ta ostatnia jego walka, którą przegrał, no to była dramatyczna. Praktycznie nie podjął żadnej walki. Także no tutaj dla mnie faworytem jest Kostecki.